Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Zapytanie internautki odnośnie następnego zwolnienia po wykorzystanych 182 dniach zwolnienia. Dzień dobry, chciałabym zapytać, mam nietypową sytuację, byłam na L4 182 dni od gastrologa, nie zdążyłam wrócić do pracy, nawet na jeden dzień, bo dziecko mi zachorowało na zwykłą grypę jelitową. W międzyczasie zbiegając ze schodów skręciłam nogę. W poniedziałek kończy mi się zwolnienie i opieka nad dzieckiem, nogę mam jak balon skręconą. Nie dam rady iść do pracy, co robić, czy muszę się starać o świadczenie rehabilitacyjne, czy mogę zacząć 182 dni, bo to inna choroba, bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. No, pierwsza rada jest tutaj moja taka, że warto pójść na ostry dyżur ortopedyczny i prześwietlić, być może jest jakieś złamanie. Natomiast no tutaj moja internautka przyciska mnie, no czy nie może iść, czy może iść na nowe zwolnienie. To byłaby zupełnie choroba, inna choroba. Bez przerwy była na 482 dni, następnie zachorowało to dziecko i tak dalej. I tak dalej. Nogę wsadzili w szynę gipsową i powiedzieli, że przynajmniej kilka tygodni nie mogę chodzić. Problem jest tutaj taki, że jeżeli poprzednie 182 dni było w jednej ciągłości, bez przerwy jednego dnia, no to z tego co pamiętam, według ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, no musiałoby być to już świadczenie rehabilitacyjne. Za bardzo nie da się pociągnąć to pod następne zwolnienie. Czyli bardzo szybko trzeba by wypełnić wniosek do ZUS-u. Jak najszybciej to świadczenie rehabilitacyjne uzyskać. Przypuszczam, że nie będzie tutaj problemu, bo choroba jest. Natomiast no, samo zwolnienie tutaj nie rozwiązuje żadnej sprawy. Może ono jedynie poświadczyć pracodawcy, że jest się chorym, czyli takie bardziej usprawiedliwienie z nieobecności w pracy niż prawdziwe zwolnienie. Prawdziwe dopiero będzie, jak ZUS da świadczenie rehabilitacyjne. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś taką sytuację, 182 dni cięgiem choroby, prawda, 6 miesięcy choroby w ciągłości, bez żadnej przerwy, nagle inna choroba, no to daj znać, jak to w Twoim przypadku się skończyło. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Zasubskrybuj mój kanał YouTube, lekarz medycyny pracy, daj lajka, daj kciuka, jak Ci się to wideo w jakiś sposób spodobało. Lub wpadnij na moją stronę internetową www.zwolnienielekarskie.pl. Także z tego co pamiętam, 182 dni zwolnienia cięgiem. Niestety albo świadczenie rehabilitacyjne, albo przedłużenie opieki do 2 miesięcy.